Piękni Radwicy też. Jasłanki brzeg lekcie. Nadwisło. Dzisiaj jest otwarcie sezonu Nadwisło, takie oficjalne, bo oczywiście wszystko już prawie pływało, ale dzisiaj najważniejsze, że wszystko jest bezpłatne. Dostaje się kupony i można sobie wybrać, czym chce się płynąć. Ja po prostu chciałem żaglówką bardzo, bo lubię żagle i kocham. Mega. Będę płynął z drugiej strony, więc tym promem, co tam płynie, dostanę się na Pragę i potem 20-minutowy rejs żaglówką. Pięknie jest. Tutaj jest taka barka na wodzie, z której filmuję. Tutaj rozdawali te kupony. No i teraz idę do promu. O, tu panie rozdają kupony. To jest fantastyczny pomysł. I tą żaglówką będę pływać. Fajny żagiel. Miasto, czyli Warszawa. Wiatr jest. Czego trzeba do szczęścia? Czego? Już jesteśmy na Omedze. Zaraz będziemy płynęli. Załoga wchodzi. Fajny idziesz chwalą, więc możesz zacząć na ogień. Jest załoga. Tak, tylko muszę miejsce opuścić najpierw. Dobra. Płetwę, uwaga. Uwaga. Luzujemy tą linę. Płyniemy. Ale pięknie. A pan robi relacje na żywo. No na żywo robię relacje, bo dawno temu pływałem, a po zegrzu. Ale generalnie no kocham wodę, żagle. Dzieci. Trzeba tego lewego szota trzeba wybrać. I się cieszę, że nie wyjechałem na długi weekend, bo ja tak wszyscy wrócą. O, jak fajnie. Pięknie, coś fantastycznego. To ja właśnie lubię. Dziś jak pływałem z kolegą, to on się bał, a ja adrenalinę dostawałem. On się bał. To na jesieni było biało, pięknie na zewnątrz. Fantastycznie, w ogóle to jest pomysł fantastyczny z tą imprezą. Zaraz odłożę aparat, bo tu muszę trzymać, bo szota trzymam. Ale fajnie. Fantastycznie po prostu. Nie chcę za często powtarzać. Fantastycznie. Nie będę wycinać. Ale pięknie. Pięknie. To właśnie o tym mówiłem. Dobra, zaraz znowu. Kolega się. Dobra, co by tam było? To nasz kapitan jest. Dobry, witam. A może kapok jakiś uda się mały położyć na to, żeby tak uklapało? Tam jest żeglowanie na Wiśle w Warszawie. Za plecami nie spodziewałem się tego w ogóle.
Dobra, też muszę to nagrać. Powoli wracamy w zeszłym sezonie byłem do portu na plaży, no ale było fantastycznie. Mokro w butach, czyli prawidłowo. Tam stare miasto nasze. Tak cumpuje prom. I Peter. I już jest na plaży, też tam. Może sobie jeszcze czymś popłyniemy. Tak dzisiaj jest nad Wisłą w Warszawie. Pogoda dopisana, pogodyśmy wybierali, jest fantastyczna. Bo jest wiatr, więc dobry jest dla żaglówek. I nie jest za gorąco. Płynęłem Omegą, tą drugą tam. Proszę bardzo. Po co było wyjeżdżać ten nasz weekend? Wyjadę, jak wszyscy wrócą. Czas na obiad, już zaraz coś zamówię. Zobaczymy, co tu jest. A nad Wisłą na Żoliborzu jest po prostu grillowo. Cieszę się bardzo, że ludzie z domów wychodzą. Teraz w domu siedzieć przy komputerze, w grach, to sobie pięknie grillują. No, każdy robi co chce, jest siatkówka. Towarzystwo międzynarodowe. Tutaj są skośne oki. Skośne oce. Kiedyś to się nazywało internacjonalizm. I tu jest ognisko, nie grillko, ognisko. Bardzo dobrze. Obrazek z Żoliborza, gdzie jest dziki brzeg i jest tak zielono. Tutaj kiedyś na bagary chodzili. Dżungla taka była, że hej. No i co? I fajnie jest, no. Fajnie jest. Tu jest Wisła bardziej dzika na Żoliborzu.